A teraz o boksie. Od kilku lat w Siemianowicach istnieje bokserska grupa zawodowa. Czy w ostatnim czasie team Siemion odnosił sukcesy? Oto nasz reporter Tadeusz Musiał zapytał trenera Jana Giela. Jeżeli chodzi o zawodową grupę, to ona niespecjalnie miała dużo walk, bo stoczyliśmy tylko 3 walki, z tego jedna wygrana, 2 przegrane, nie było specjalnie dużo propozycji z zagranicy, a dwa troszeczkę żeśmy zwolnili tempo ze względu na to, że priorytet był dla tych grup młodzieżowych, dla amatorskich. I co wydarzyło się w tamtych grupach w takim razie? Skoro to był priorytet, to rozumiem, że największy nacisk kładliście właśnie na tą młodzież. Tak, no wystartowali w 4 turniejach, 2 były pierwsze kroki, 2 turnieje, no bardzo fajnie się spisali, bo na 8 walk 5 zostało wygranych, no te pierwsze walki wiadomo, zawsze duży stres i tak dalej, także ogólnie jest dobrze. W młodym wieku jeszcze pojawia się zawsze w głowie pytanie, czy ja to rzeczywiście chcę robić. Oni jeżeli wygrywają, no to ta motywacja wzrasta. Jeżeli przegrywają, to pewnie trochę maleje, ale oni chcą uprawiać boks, chcą być w Siemionie? Tak, tak. Jest ci, co byli, dalej są. W tej chwili jeszcze planujemy 2-3 zawodników w tych pierwszych krokach, w tych turniejach amatorskich wypuścić. No, żeby oni dalej mieli możliwość startu. Zabezpieczenie dla nich jest, wszystko jest. Gorzej jest z tymi rocznikami starszymi. Czemu u seniorów teraz było tak słabo? Znaczy się, no bo my cały czas nastawialiśmy się od razu, że seniorzy pójdą do zawodowstwa. No a w związku z tym, że teraz jest ta okazja przy tych młodych jechać na pierwszy krok, okręg organizuje to w ten sposób, że przy pierwszym kroku są młodzicy, juniorzy, młodsi, starsi, seniorzy. Także jest okazja, żeby oni tam częściej startowali, przez to startują. Pamiętamy też, że zawsze powtarzał się temat pieniędzy, bo to był kłopot. Tego brakowało i pewnie dalej brakuje, ale czy poprawiła się sytuacja? Znaczy się, ta grupa 12-15 ma swoich sponsorów, oni są zaopatrzeni, także jest, mają sprzęt, mają wszystko to, co potrzeba do startów. Jest to wszystko, w tej chwili ruszamy ten program 16-21, to jest właśnie ta grupa jeszcze tych juniorów starszych, młodzieżowców plus seniorzy, no bo wiadomo, od 18 roku już są seniorami, także tu byśmy też potrzebowali jakiegoś wsparcia i wtedy ci zawodnicy mogliby już za granicę pojechać, czy na jakieś turnieje ogólnokrajowe, także to by było wtedy również pocieszające, nie? Do końca roku jeszcze jest trochę czasu, więc co teraz? No co teraz? Teraz będą jeździli tak samo na te wszystkie pierwsze kroki, jakieś turnieje, jakieś dostaliśmy zaproszenie nawet do 3, no ale ze względu na to, że ci starsi pracują, no to tam jest turniej 2-3-dniowy, także no niestety nie pojedziemy, bo jest początek roku też, ale te wszystkie w okręgu, czy gdzieś w okręgu krakowskim będziemy starali się zabezpieczyć, no a zawodowcy mają swój plan, który już jest nakreślony, w który będą startowali. To już tak dla podsumowania, patrząc tylko i wyłącznie na te grupy najmłodsze i młodzieżowe, na jakim jesteście polu w konkurencji w kraju? No w kraju to jeszcze nie, możemy powiedzieć, w okręgu już jest dobrze. No bo tak jak powiedziałem, na te kilka walk, kilka wygranych, to znaczy, że jest fajnie. Tych 2 młodych się tam dobrze spisuje, 2 tych starszych tak samo. Także no czekamy na następnych, to nie jest, jak to mówimy, piekarnia. Troszeczkę, żeby kolejnego wypuścić u nas zawodnik wcześniej, jak po roku treningu po prostu nie dostaje szansy startu.